Cześć, witajcie! Tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek Piaskownicy z grą Mountain Blade Warband z zainstalowanym dodatkiem Floris Expanded Modpack. W poprzednim odcinku rzuciłem takim hasłem, że może wymyślicie jakieś teksty na hymn dla Gimperium, będące kontynuacją tego mema Marnin do boju, wyciągaj swoje widły z gnoju. Wiecie, część z was napisała kilka tekstów, ale na ogół średnio one się rymowały, tudzież wypadały z rytmu, bo większość z was sobie tego nie zanuciła, nawet w myślach, żeby zobaczyć, czy dobrze pasuje do rytmu. Także robię taki mini konkurs. Do tego odcinka Piaskownicy, jako odpowiedzi wideo, dodawajcie filmy, może być jakiś podkład muzyczny ciekawy. Chcę usłyszeć, jak śpiewacie swoją własną zwrotkę o Marnidzie. Ewentualnie może ktoś wymyśli jakiś swój własny rytm i zaśpiewa jakiś hymn Gimperium. Ciekaw jestem, czy ktoś z was przygotuje coś naprawdę fajnego. Dostałem właśnie, zainspirował mnie do tego użytkownik MrMagic.pl, który podesłał mi na maila próbkę takiego czegoś i spodobało mi się to. Ciekaw jestem, czy ktoś z was będzie w stanie jeszcze zrobić coś takiego. Dodawajcie jako odpowiedzi wideo propozycję hymnu Gimperium, tudzież jakieś swoje własne zwrotki, jakieś pieśni sławiące Marnida, może macie jakieś pomysły, może warto się w to zaangażować i coś fajnego stworzyć. Najlepsze prace oczywiście w następnym odcinku, na samiutkim początku zostaną przedstawione. Póki co, mamy dzień 820. Siedzimy dalej tutaj na swoich terytoriach, przyjrzyjmy się sytuacji na mapie świata. Gimperium, Werczek, Zamek Alburg oraz Zamek Beluga. Wejgirowie. Riwaczek, Kuro, Kudan, Rewadin, Sarg of Tyr. Dalej mają opanowany całkiem spory kawałek mapy. Swadianie powoli się odbijają. Zdobywają kilka zamków tutaj sobie. Mają też Preyvens z powrotem. Także nie jest z nimi wcale tak najgorzej. Rodocy w odwrocie. Została im Jerkara oraz zamek Jamaik. Zamek Jamaik. Chociaż po polsku można to po prostu Jamichę przeczytać. Kergici praktycznie zniszczeni. Saranidowie też bardzo, bardzo, bardzo ładnie sobie tutaj radzą. Nie wiem, czy nasze Gimperium przetrwa ewentualną wojnę z Vaeginami, ale będziemy kombinować, żeby w tym odcinku zdobyć Riwaczek, o, w ten sposób to się czyta, i zamek JRB. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co, jeżeli chodzi o sytuację naszego oddziału, a oddział to jest nieważne, bo to wojska ogólnie zaraz przedstawią. Moja postać ma już 25 poziom doświadczenia. Tutaj na razie pakuję w siłę, teraz żeby dobić do 15 punktu i chyba myślę, że dalej będę w nią dawał aż do 18 punktów. Werczek mam prawie 5000 jednostek wyszkolonych przez cały ten czas, głównie Nordów. I to mam już Nordów rzeczywiście i 7, i 6, i 5 głównie, także są to już dosyć mocne jednostki. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o Borchę, to zobaczcie, jak on jest tutaj wyposażony. Otóż w głosowaniu na Facebooku zagłosowaliście jasno. Borcha ma być kusznikiem, inżynierem. Także dokładnie w tą stronę nim poszedłem. Ma to na razie jakąś słabą kuszę, ponieważ nie ma jeszcze dużo siły i lepszą nie bardzo mogę mu kupić. Ma też mieczyk jakiś, tutaj tarczę, bełty, nie, oczywiście dałem mu dobrą zbroję oraz hełm. Także nasz Borcha tutaj będzie straszył swoją miną, jednocześnie prując do wrogów z kuszy. Umiejętności na razie przedstawiają się w ten sposób. Ma inżynierię na 6. Szkolenie na 6. I niestety i daje mu też wkusznictwo. Został jeden punkcik umiejętności teraz. Jak Borcha zdobędzie poziom, to zdecyduję, na co go wydać. Kolejna ważna sprawa. Udało mi się znaleźć Miss Floris. Jest to w mojej drużynie Palantinus Floris. Zobaczcie na tego ładnego konia. I co ciekawe, pewnie wielu z was myślało, że Miss, jako że Miss Floris to jest babka, to jest, się okazuje, że to jest koleś. Jego wyposażenie wygląda następująco. Nic tu nie zmieniałem. Jest tu Bastard Sword, Steel Shield, Great Lance, tutaj hełm garnczkowy, zbroja taka, wszystko dosyć dobre, no i ten piękny, piękny złoty koń, tak opancerzony na złoto, bardzo ładnie to wygląda. Jego umiejętności również bardzo dobre są, on ma 29 poziom, 18 inteligencji, 20 charyzmy, świetny lord z niego będzie i na pewno zrobię z niego lorda. Tutaj widzimy, tu ma 6-5, 6-5, 6-6, szkolenie, tropienie, to jest takie sobie umiejętności te bojowe, ale to jest nadal bardzo dobry wojownik i bardzo dobry lord z niego na pewno będzie. Mam kilku lordów już, ale to ich pokazywałem też w poprzednim odcinku. Jak zresztą możecie zobaczyć, się zbije bana Hindal.
Lordowie są Matelt, Artimener, Belgaru, Bracha, Tirida oraz Tulug. Któryś z nich był goły? Chyba Belgaru, ale tak czy siak widzę, że w końcu załatwił sobie jakąś zbroję, więc już nie lata tutaj nasz goły Rambo. Sam i teraz sytuacja jest taka, że przymierzam się do ataku na Rewatchek. Tylko najpierw musimy zrobić tak. Przede wszystkim idziemy do Werczek. Idziemy do zamku. Przejdziemy się tutaj. Najpierw pójdziemy sobie do skrzynki. Ponieważ kwestia jest taka, że zagrałem to sobie tak poza odcinkiem, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. I zaraz po przejęciu Rewatchek zwala tam się 2000 Veigirów i to miasto odbijają. Nie zdążam przyjechać z powrotem do Werczek, wysłać emisariusza o pokój, a oni już podbijają mi to Rewatchek z powrotem i nic z tego nie wychodzi. Dlatego też zabieram ze sobą... Oj, nie ta strona. Zabieram ze sobą narzędzia oraz aksamit, by natychmiast przenieść stolicę do Rewatchek, natychmiast wysłać emisariusza i Veigirowie myślę, że nie zdążą podbić Rewatchek, a emisariusz zdąży wrócić i zawrzeć pokój. Także idziemy teraz sobie tutaj do Nizara. Chociaż nie, jeszcze nie. Najpierw odłożę sobie na razie tych Nordów tutaj do zamku i rozdam moim Lordom troszkę wojsk przed atakiem. Na przykład tych nordyckich ochroniarzy i trzy zgarnę ich. Na przykład pojadę sobie. Ten ma 137. Wyjebany Tulug. Chcę dać ci trochę wojska. Ja mu mogę dać na przykład 100. I mimo, że on ma jakiś tam limit tych wojsk, to jeżeli ja mu daję te wojska, to one przez około 2 miesiące tutaj będą. No, zastają mi z nim stosunki. No dodatek koleś ma 237 żołnierzy ze sobą, co przy oblężeniu sprawi, że będzie po prostu więcej tych żołnierzy. Wyjebany Belgaru ma 178. Również dam mu tutaj żołnierzy, oto ten Golas był. Dam mu pozostałą setkę, o. Stosunki wzrosły oczywiście. Bo teraz poprosiłem ich, żeby podążali za mną i zaraz wszyscy lordowie tu przyjadą i... Będziemy się zbierać. Będziemy się zbierać do ataku właśnie na te Rewatchek. Boże, czemu ja tu cały czas Rewatchek teraz mówię? To jest niepoprawnie. Tutaj Bracha przyjechał wyjebany. Proszę bardzo, zgarnijmy go tu. Chcę dać ci trochę wojska. Damy mu tych harcowników ze 100. O, proszę bardzo. Jeszcze ktoś przyjedzie. Przyjechał Tirida, ale on ma już 277. Kolejna sprawa, do Praven wpłaciłem sobie jeszcze 4 miliony, korzystając z prostego programiku, który nazywa się AutoClicker, który wpłacił mi to wszystko w 2 minutki. Także odsetków jest teraz 700 tysięcy, to jest przesadzone na tym Florycie zdecydowanie. Jest i Artimener, chcę dać ci trochę wojska, nordycki harcownik, pewnie, że tak. I teraz ja sobie mogę pojechać po swoje wojska, zgarnąć je, tak naprawdę do dobrze wyszkolonych nordów, czyli i 7 nordycki wódz, i 6 mistrz, i 5 wojownik oraz fanatyk. Zgarniam ich i teraz tak, mogę sobie zrobić save'a w tym momencie, zapiszę sobie jako, w ogóle nie widziałem, że to jest zapisz jako. To podziękowania dla użytkownika Mandero, że mi powiedział, to mogę sobie zapisać, zmienić nazwę, na przykład Imperator i mamy dzień sobie, który 820 nadal. Tak czy jak tu już jestem właściwie gotowy do ataku, także idę do zamku, w razie gdyby coś nie wyszło, mogę cofnąć się do tego save'a. Idę do zamku, rozmawiam z Palantinusem Zerem, pragnę wysłać im serię szedowej girów. Gdzie wypowiadam o wojnę, tak. Dalej pragnę wysłać. Oni mieli traktat ze Saranidami, więc Saranidzi też wypowiadają mi wojnę, więc ja natychmiast wysyłam kogoś, że chce pokój zawrzeć, na przykład Kletki, Klefi, bo ona ma dobre stosunki. Co dzisiaj mi nie idzie, czytanie po angielsku, sorry. Do Veigirów oczywiście jeszcze nie. Mam na uwadze to, że mam narzędzia i ten jedwab ze sobą. Ruszamy na Rewatchek. O, Veigirowie wchodzą, Sultana Sarenicki wchodzi w stan wojny. A tutaj jedzie jeszcze ktoś z troszkę mniejszą kompanią. Wyjebana Matelt. Tak czy jak wyjedziemy do Rewatchek. W tym samym czasie mogłem przejąć zamek JRB, ale... miasto jest po prostu cenniejsze. O, już powiem, co są. Co ważniejsze, to troszkę potrwa, ponieważ wybudowanie wieży oblężniczej trwa, uwaga, 48 godzin. Dosyć sporo. Rozpocznij oblężenie miasta. Zbuduj wieżę oblężniczą. 54 godziny nawet. O Boże, bo Kleti wysłałem. Ona miała wyższe umiejętności od Borchy chyba. Bo tak się wkurzyłem, zobaczyłem, że ona ma 7 punktów wolnych i 1, wszystko w inżynierii, nie? Okej, 54 godziny. Czekamy, aż wieża się zbuduje. O, to jeszcze jakieś 50 tysięcy żołdów. O, tutaj jak sobie widzimy, Kleti powróciła. Sultana Caranicki może być z nami w przymierzu. Witaj ponownie w oddziale, bla, 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 bla. Dalej czekamy, aż wieża oblężnicza się zbuduje. Oblegasz Rewatchek. Zapasy żywności w tym mieście powinny wystarczyć na jeszcze 18 dni. Wieża oblężnicza została zbudowana
i jest gotowa do ataku. Zaczynamy oblężenie Riwaczek. Poprowadź żołnierzy do szturmu. I tutaj od razu mówię, nie będę w czasie tego oblężenia komentował. Puszczę muzykę i jakieś najlepsze sceny. Zapraszam do oglądania. Okej, także bitwa wygrana. Zwyciężam. U nas 16 zabito, 80 rannych. Wśród sojuszników aż 119 zginęło, 416 zostało rannych. U wroga niemal wszyscy zginęli, 527 zabitych, 34 rannych. Ja zabiłem 6, głównie z łuku. I ktoś tutaj jeszcze pozabijał też, ale raczej niedużo. Kontynuuj. Koleś, który był w tym mieście, zdołał jakimś cudem uciec. Tych gości sobie tutaj pojmiemy, wsadzimy ich do lochów w mieście. Bardzo pojedynczo te jednostki tutaj tak. Troszeczkę dziwnie. No okej, tak czy siak mamy tutaj tych wymogę na bohaterów nordyckich. No troszeczkę inna jednostka niż wojowy, niż mistrz. A bo mają dwuręczne topory, ci natomiast mają jednoręczne plus tarcza. To troszeczkę inny typ jednostki jest. Tak, w ten sposób. Panie, zajęliśmy Riwaczek. Czy chcesz nagrodzić jednego ze swoich wasali? Nie. Przełożę mianowanie władcy, dopóki nie usłyszę opinii poddanych. Jak sobie życzysz, panie. Kontynuuj, nie chcę żadnej grabieży dokonywać. I teraz tak.
Nie mogę zarządzać tym miastem, dopóki... Nie rozumiem. Czy nie mogę zarządzać tym miastem, dopóki nie mam tego? Nie jest ono moje? To może przyznam je sobie. Po prostu, a nie mogę, bo muszę porozmawiać z kanclerzem. Ale duży błąd. Czy jest tym gościem u mnie? Co my tu mamy? Jakiś tutaj garnizonik jest? Odwiedź tawernę. Na pewno sobie porozmawiamy. O, jacyś najemni jeźdźcy. Za 5000. Uzbrojona babka. Ile tych najemnych? 16 aż. Oj, anuluj. Chcemy do garnizonu dać na razie. Tak tymczasowo. Zrobimy tak, dam wszystkich was do garnizonu tymczasowo. I zapierdzielam w takim razie do Werczek, żeby porozmawiać na ten temat jeszcze. O, z tobą porozmawiam u pośrednika, sprzedam was wszystkich. Nie chcę mi się was tutaj trzymać. Czy można go jakoś szybko sprzedać? Tych gości nie można, z tego co widzę. No, nawet niezłe ceny za nich. Jakby mi pieniędzy brakowało, to bym się ucieszył. Niestety mi pieniędzy nie brakuje. Niestety, a może stety. Nie mogę tutaj ustawić, że chcę to na stolicę. Kurczę. Mój świetny plan legł w gruzach. Dobra, to jest tak. Tu lub. Chcę dać trochę wojska, mam dla ciebie, chcę odłożyć kampanię. Komu według ciebie należy się liwasz, jakie kolejno? Tego, kogo popieram, to moja osoba. No, dzięki. Mam dla ciebie nowe zadanie. Przeprowadź patrol wokół Riwaczek. Tu luk. I reszta też w sumie, to muszę ze wszystkimi teraz porozmawiać. Ty też, Artimener. Przeprowadź patrol wokół Riwaczek. Tutaj patrolujcie, żeby w razie czego najpierw zaatakowali was, zanim zaatakują miasto. Tylida, z tobą jeszcze nie gadałem. Tak, panie? Mam dla ciebie nowe zdanie. Przeprowadź patrol wokół Riwaczek. Tak, jest, dobra. Póki co zrobimy sobie zapis jako tutaj. Zapisz, kolejny. To jest dobre. Teraz maksymalnie na szybkości jadę do Werczek. Pędzę jak błyskawica. O, już oblegają. Kurna, wiedziałem, że to tak będzie. Powinienem wziąć to miasto na własność. Idź do zamku. Muszę mieć... Miasto musi być moją własnością, niestety, żeby stało się stolicą. Ach. To jest złe. Dobra, to jest tak. Ty natychmiast emisariusz do Weigirów, że powinny zawrzeć pokój. Kto tam będzie najszybszy? Nie mam pojęcia. Kleti może. Doszła do tych... Do Saranidów stosunkowo szybko. Ta stąd sobie zgarniam. Sfadian. Najmocniejszych, bo może sobie powalczymy z jakimś lordem weigirskim. C5, C5. Jeden typek jest C6. Boże, jaki czołg. Niesamowicie mocny jest. C5 jakiś krzyżowiec, C4 jeździec. To jest C4 sfadiański lekki jeździec. Mam ich 800. Potęga, naprawdę potęga. I lecimy w stronę Riwaczek. Riwaczek jak ten kłaczek. I co ja mogę zrobić, żeby ich zatrzymać? Lordowie tu patrolują, ale oni boją się tutaj podjechać. Wieża oblężnicza będzie budowana około 48 godzin. Obawiam się, że żaden z tych gości nie będzie skłonny mnie zaatakować. No, obawiam się, że żaden z nich się na mnie nie rzuci. Mógłbym albo zebrać wojska i ruszyć na ten zamek, pozwalając im odbić Riwaczek. Albo... No to... O, już ruszyli do oblężenia, co? Obawiam się, że uda im się to podbić. Dobra, nie patroluję wokół Riwaczek, tylko tak. Chcę zakończyć kampanię. Teraz chcę rozpocząć. Tak, za mną wszyscy. Nie będziemy się z nimi lać, bo to bez sensu. O, fajnie, nikt za mną nie poszedł. Potem ci goście dalej patrolują. Możemy ten zamek spróbować podbić w takim razie. O, albo złapać tego gościa. Rafard! O, schował się do zamku. Głupia pipa. O, majątek utracony. A za ile dojdzie wiadomość? Teraz dopiero. Dobra, czyli robimy to inaczej. Wyjdź. Spróbujemy zrobić tak. Tu ich jeszcze nie wysłałem na patrol, prawda? Wysłałem, kurna. To muszę ich zgarnąć teraz, tak. Mam dla ciebie nowe zadanie. Chodź za mną. I dla ciebie też mam nowe zadanie.
Mam dla ciebie zadanie, chodź za mną. Dobra, więcej was nie będę potrzebował. Zgarnę stąd tych ludzi w takim razie, bo nie chcę ich stracić. W ten sposób właśnie. No, tych słabszych tutaj też jakiś mogę wziąć. Jakichś. W sumie moglibyśmy się potłuc z tymi Vaygirami. Nie, to bez sensu, nie mamy w sumie szans za bardzo. Chociaż może. Może zrobimy jakąś wielką bitwę tutaj. Czemu tylko czterech do mnie dołączyło? Co? Bo tylko czterech tutaj jest. Reszta sobie gdzieś poszła, goddammit. Jakbym chciał walczyć, 890 na 1300, prawda? To nie ma co. Oblegają riwaczek, dobra. Czyli tak, my lecimy sobie na zamek JLB. W tym razie nie będziemy bronić tego riwaczek, bo to będzie zwyczajnie nudne. Chociaż można by spróbować też. To będzie jakaś opcja i zaraz zobaczymy. Dobra, rozpocznij oblężenie. Zbuduj wieżę oblężniczą. Nie przejmą riwaczek, ja przejmę ten zamek wtedy. I co w związku z tym? Z tego wyniknie? Nic konkretnego. Ciekawe, oni dosyć szybko budują te wieże. O, zobaczcie, już to przejęli. A mi się jeszcze wieża tutaj nawet nie zbudowała. Bardzo szybko budują te wieże oblężnicze. O! Jest źle. Jest źle i na pewno tak nie będziemy robić. Okej, drugi raz nie popełnię tego błędu. Wrócę się do momentu sprzed oblężenia riwaczek. Zrobię to jeszcze raz. I tym razem nie popełnię tego błędu. Wezmę miasto do siebie, przełożę tam stolicę i od razu wyślę emisariusza o pokój. Chwileczkę. Okej, teraz to oblężenie poszło sporo gorzej. Natomiast... O, i riwaczek nawet nie ma żadnego żołnierza, co ciekawe. Bo ja je przejąłem, a nie dałem je na razie ten. Tak wiecie... Nie poddałem tego pod decyzję, tylko zgarnąłem je dla siebie. W związku z czym mogę przenieść tu swój dwór. Wykorzystaj rybaczek jako miejsce swojego dworu i tutaj już powinni być ludzie. O, właśnie. Oni magicznie się tu pojawiają. Tak jak to bardzo ważny bug, jeżeli można tak nazwać, trik, który wykorzystam, żeby natychmiast wysłać emisariusza do Vaygirów. Nasze dwa królestwa powinny zawiesić broń przeciwko sobie, niech pojedzie do Szalmi na przykład. Kto z was wszystkich tutaj odstawia jako garnizon? Będziemy się tu bronić w razie czego. I? Czy mogę wam wszystkim powiedzieć, żebyście bronili rywaczek? Będzie nowe zadanie. Broń miejsca, na przykład... Wykonaj odwrót w kierunku, na przykład prawie idź do rywaczek. Idź do rywaczek, dobra. Pogadamy sobie ze wszystkimi, żeby poszli sobie do riwaczek teraz. Idź do riwaczek. Mamy tu siedzieć. Tirida z tobą już gadałem, tak? Belgaru. Idź do riwaczek. W razie czego będziemy się bawić w odpieranie ataku. No cóż. Idź do riwaczek. Oczywiście. Bracha wyjebany. Wyjebana Matelt. No ciebie nowe zdanie, idź do riwaczek. Pewnie, że tak. Również ja tutaj wchodzę i czekam. No, pojechali sobie, jak dobrze się mnie słuchają. Czekamy, co Vaygirowie na to. O, przyjechali jednak. O, Vaygirowie chyba się teraz nie zdecydowali za bardzo na atak. Oblegając to zamek Alburg. Mam nadzieję, że nie zdążą. Bo jak zdążą, to będzie źle. Chociaż zamek Alburg jest stosunkowo prosty, będzie stosunkowo prosty. Tak! Dzięki ci, Deshawirze, przybyłaś. Niech będzie w przymierzu. Ha! Możecie odczepić się od mojego zamku. Riwaczek niech na razie zostanie moje. Natomiast wsie, które dostałem, czyli Vezin i Fizdnar i... O, wow, i tutaj nawet jakąś wieś rozdam lordom, którzy zapewne niedługo do mnie przybędą. Także najpierw porozmawiam sobie z tym gościem tutaj. Chcę zakończyć kampanię i odesłać wszystkich do domu. Tak, nie potrzebujemy już tutaj więcej sił. Mogę zapisać sobie.
odetchnąć z ulgą. Wypad był generalnie udany. Także mamy 20 dni pokoju z Veigirami. Rywaczek mogę ufortyfikować, to będzie taka nowa stolica, powiedzmy. Tutaj trzeba zacząć zbierać powoli wojska, też zrekrutuj trochę ludzi, zapłacimy sobie na 100 dni do przodu. Wybuduj baraki, kontynuuj. Trzeba będzie przynieść tu ludzi z Warczek. Zobaczymy, czy pojawi się jakiś biedny lord, który chce może do nas dołączyć. Chyba jeszcze nie, chyba później dopiero się ktoś pojawi. Nizar, wyjebany bracha, Belgaru. No, na razie jeszcze nikogo nie ma. Nadzorca wojska. Porozmawiajmy o rekrutach. Chcę wytrenować nowych żołnierzy. Niech to będą Veigirowie do obrony, tak. Veigirczyk, tak. Veigirczyk, tak. Czterech powinno ich być, chyba że jak mam więcej miast, to mogę więcej rekruterów. Nie mogę. Czterech rekruterów wszystkich puścił. Zmieniłem zdanie. Dziękuję, wrócę do ciebie później. Chociaż nie, mamy tak, zaprzestań dla Werczek i wytrenuj kilku nowych rytów, Rywaczek. Jednostki walczące na dystans, tak najmniej dodatkowych trenerów. Oki doki loki. Tu jest wyjebany bracha, okej. To jest nasza skrzynia, w której nic nie ma. Kolejna sprawa do tawerny, tu już byłem. Okej. Także w tym momencie jadę sobie do Werczek i przesyłam wojska do Rywaczek. Ciekawy jestem, jest tutaj taka opcja, jakby szli patrol. A, teraz już tego tutaj nie mogę zrobić niestety. Dobra, a nie, no patrzcie co tu jest. Nadzorca wojska, kanclerz, szambelan. Aha, oni tu będą w moich miastach. Natomiast tylko Nizar będzie w tym w stolicy. Ej, to bardzo przyjemnie. Bo jeżeli się nie mylę, to z nadzorcy wojska mogę puścić patrol. Chcę przemieścić oddziały w inne miejsce na przykład. Ale to, a, do kompanii mi ich zgarnie moje, tak? Nie, to ilu mogę wysłać, tak? Do Rywaczek, tak. I to denary kosztuje, o, ciekawe. Jeszcze raz, chcę przemieścić oddziały w inne miejsce. O, to bardzo przyjemnie, bo sobie to wszystko przeniesiemy do Rywaczek. Rywaczek, tak. Mogę też do zamków wysyłać, także myślę, że pofortyfikujemy sobie troszeczkę te zamki. Porozmawiamy o patrolach, chcę przemieścić znowu. Sfadian też. Tak, Rywaczek, tak. Może ja to wszystko zrobię i zaraz do was wrócę. Okej, myślę, że to na tyle. Co ciekawe, mogłem tutaj wysłać, już to zrobiłem właściwie, mogę tutaj wysłać też czterech rekruterów. Także i Werczek, i Rywaczek będę mógł jednocześnie szkolić żołnierzy. Bardzo fajnie. Tutaj zrekrutuję. O, jest Lezalis, zaraz go sobie przyjmiemy. Przyda się każdy NPC. Tasein Lezalit. Dobrze cię widzieć, dowódco. Ja go tam kiedyś spotkałem, ale go odłożyłem. Później go sobie wyposażę. Teraz nie mam na to ochoty. Tutaj nic. Odwiedź swoją faktorię, tutaj niby coś mają sprzedawać. Przenieść tu swój dwór. A w sumie mogę tutaj przenieść z powrotem, jak będę chciał. Ale nie chcę na razie. Poszły oddziały, powinny być na mapie. Tak mi się wydaje, że będzie dużo oddziałów na mapie, co? O, patrzcie. Leci wszystko do Rywaczek, poszli rekruterzy też. Przelew do Rywaczek. Będziemy też fortyfikować na pewno zamek Alburg i Buluga. To będzie wymagało wyszkolenia znacznej ilości żołnierzy. A co ja mam przy sobie? O, miałem tych gości, których miałem w Werczek zostawić. Około 2000 żołnierzy wysłałem do Rywaczek. Myślę, że to będzie wystarczająco na razie. Tam też zaczniemy sobie szkolić wojska poza tym. Ha, jadą. Pięknie to wygląda. I wpływają posiłki do Rywaczek. 2300 żołnierzy mamy. Ekstra. Wszystkie główne siły tutaj przyniosłem. Aż sobie zrekrutujemy tych kolejnych gości w tawernie. Jasne. Idź do zamku teraz. Czy coś jeszcze chcę zrobić? W tym odcinku. Chciałem jeszcze przejąć tamten zamek. Nie wiem, czy to się uda. To byłoby dosyć trudne. Wzmocnienie jedności królestwa. Być może wiesz, wyjebane Artimener i Tyrida prowadzą kłótnię, która niszczy jedność twojego królestwa i podkopuje twój autorytet. Zdałoby się nadkłonić tych lordów do zgody, poprawiłoby to twoją pozycję. Zgadzam się z twoim pomysłem. Porozmawiamy sobie z nimi w takim razie. Zgarnę sobie tylko ze sobą sfadiańską konnicę, gdzieś tak z 60. No, jakaś taka obstawa musi być. Lordowska, królewska obstawa. To tak, jeżeli chodzi o te wioseczki, to na razie nie mam ich komu dać. Jak będę... część...
Z tych osób mianuję lordami. Na pewno Florisa. Na pewno myślę, że Firentisa, bo on jest takim zwykłym wojownikiem. Może Lezalic się nada na lorda. Damy go w ogóle na kawalerię. Później mu dam konie, nie? Mianujemy będzie trzech dodatkowych lordów. To będzie kolejna siła jakaś tam. Wiadomo, trzy wioseczki są, także trzeba to wykorzystać. Jeszcze w tym odcinku raczej nie, ale myślę, że w następnym na pewno sobie zaatakujemy zamek JRB. I może nawet coś więcej, jeżeli będzie korzystna sytuacja. W tym momencie taka średnio korzystna sytuacja była. Wejgirowie szybko się zebrali i ruszyli do kontrataku. Na szczęście to, że oni są dosyć skłonni do pokoju z zupełnie nieznanych mi powodów, bo mogli to odrzucić równie dobrze, to troszkę czynnik losowy jest. I to, że też, że gość, którego wysłałem, miał tą perswazję całkiem nieźle rozwiniętą, ale głównie czynnik losowy spowodował to, że zgodzili się na ten pokój. Także wyszło dobrze, ale następny raz trzeba będzie się przygotować. Szczególnie, że teraz wiem, że mogę już wysłać do tych zamków tutaj posiłki, bo wcześniej myślałem, że nie może, natomiast jest ta opcja wysyłania posiłków i to rzeczywiście fajnie. Myślę, że to trzeba tam na przykład wejść do zamku i tutaj dać, że wrzuć żołnierzy i tutaj tego nie było, a to zupełnie nie o to chodzi. To jest wyjebana Matel, która w ogóle nie ma żołnierzy. Jest sama, samiuteńka. Ale zapytam się ją, gdzie jest Artimener? Chcę cię o coś zapytać. Wszystkie pełnej osoby Artimener. Około miejscowości Bezek. A gdzie jest Bazek? Bazek jest tu. O, tam jest Rafard, ale niestety nie mogę go zaatakować. Witam cię. Chcę odnieść się do twojego sporu z Tyridem. Wyjebany Tyrida potępił mnie za zaangażowanie w handel. Co może być tym złego? Chcę, żebyście rozwiązali te wszystkie nieporozumienia. Dla dobra naszej przyjaźni skłaniam się ku twojemu osądowi. Oczywiście, bo mam z nimi zajebiste stosunki. Dobra, powiedz mi, gdzie jest wyjebany Tyrida w takim razie. Poszukuję pewnej osoby. Wyjebany Tyrida. Odwiedza zamek Alburg. Jasne. Idź do sali lorda. Idę sobie do sali lorda tutaj. Gdzie jesteś? Nie ma go tu. Bullshit. Pojechał sobie. Ja go pewnie nie przyuważyłem. Czy to jest bracha? Powiedz mi, brachu. Wyjebany bracho. Gdzie jest? Tyrida. Jest obecnie w trasie około zamku JRB. Czyli pewnie sobie patroluje, co? O, odsetki, cudownie. Gdzie on mógł pojechać? Mógł pojechać na przykład do Rybaczek. Nie ma go tu. Teraz będę go tak szukał, nie? Artimener tu jest. Atomenel. Artimenel. Nieważne. Chcę cię o coś zapytać. Powiedz mi jeszcze raz, gdzie jest ten Tyrida. Około miejscowości Jayek. Tutaj, to on sobie patroluje wokół tego zameczku. Ale to jest bracha. O, wow. Jak jestem 38 tysięcy na minusie. No. Czy oni brachę mylą z Tyridą? Ruwar. Teraz tam jest. O, patrzcie, mam go. Bla, bla, bla. Chcę odnieść się do tego sporu, to były nieporozumienia. Niech będzie tak, jakby sprzeczka nie miała miejsca. Doświadczenie i zyskuję honor oraz renomę. W ogóle tego honoru mam już całkiem nieźle, bo mam 15. Teraz ciekawa sprawa, mam większy limit oddziału troszeczkę. Bo mam to miasto, teraz wam pokażę. Wielkość, dotyczący wielkości oddziału. Lord, a nie, patrzcie, za miasta nie mam. Za zamki mam tylko, o, to nie fajnie. To bardzo niedobrze. Byłem przekonany, że za miasto też mam. No to miast nie będę zagarniał dla siebie w takim razie. Chociaż w nich mogę sympatycznie sobie rekrutować inne. Dobra, teraz tak. Jeremus Jeremus. Mam tutaj... O, on w ogóle ma już opatrywanie rang chirurgii i pierwszą pomoc na 10 wszystko. Także nie wiem, czy ja mógłbym u niego zrobić. Może teraz troszkę wojownika go sobie damy. Żeby troszkę bardziej wytrzymały był. Bo wszystko, co od niego chcę, już ma na maksa. Borcha, nasz inżynier kusznik. Inżynieria ma już na 6, ale dalej będziemy mu dawać inteligencję. Chcę, żeby tą inżynierię miał na 10. No i w kusznictwo mu też rzeczywiście dajemy.
Siła uderzenia chyba mu nic nie zwiększa, więc tego mu nie daje. Strzelanie z siodła to też odnosi się tylko do łuków. Także nie bardzo wiem, co mu teraz dawać. Te 3 punkty tutaj trzymam. Myślę, że to się później przyda, kiedy będę chciał mu dawać na przykład siłę. Lezalit dostał poziomik. Ty będziesz lordem, więc masz charyzmę i przywództwo. Tylko najpierw ci jakoś pobierzemy konkretnie. No i to jeden jeździ sobie awansował. I co? Myślę, że w tym odcinku to tyle. Wszystko wokół tego Rivacze tutaj się skupiło. W następnym odcinku na pewno bierzemy się za zamek Jerbe. Na pewno tutaj wszystko będzie ofuterkowane. Werczek, Alburg, Buluga, Rivaczek. Wszystko będzie po 2000 żołnierzy w każdym przynajmniej. Ja się już o to postaram, żeby to było, żeby Veilgirowie nie mieli szans czegokolwiek mi odbić, żebym był w stanie zrobić atak raz a dobrze. Do następnego odcinka przysyłajcie, tak jak mówiłem, te odpowiedzi wideo z jakimiś pieśniami, które może sobie zaśpiewacie, czy macie jakieś ciekawe pomysły na ten temat. Cóż, wydaje mi się, że ten odcinek troszeczkę powolutku, tutaj tylko to Rivaczek się udało, ale w następnym mam nadzieję ruszyć z kopyta, zająć przynajmniej 2-3 zamki plus jakieś miasto. Także póki co się z wami żegnam. Mamy dzień 829 i zapraszam was na kolejny odcinek Piaskownicy z grą Mountain Blade Warband. Do usłyszenia, cześć!